A ja mam pytanie, w czym państwo popierają pana Szyszkę, ministra Szyszkę? Zrobił coś dobrego? Wycinka drzew na przykład, ta ustawa nieudana, którą Kaczyński kazał mu zmienić? A pan znowu z tym Kaczyńskim wychodzi? Nie, no chodzi po prostu o to, państwo piszecie, że popieracie ministra Szyszkę, więc pytam... A to z To albo jedno jego, pytanie, albo kilka. Nie, to podajcie państwo jeden przykład dobrej rzeczy, którą minister zrobił, bo ja nie przypominam sobie ani jednej rzeczy pozytywnej, którą minister zrobił. To jest najgorszy minister ochrony środowiska w historii Polski. Tylko pan tak myśli. Nie, myślę, że nie tylko ja. Afera ekranowa. Ale jest strzelanie rzeźba żantów. Ja bym właśnie chciała naprawdę no właśnie, dać... no po prostu to znaczy, państwa postulat jest absurdalny. Wyjaśnić, bo ja naprawdę chcę zrozumieć. Znaczy pani pojawiła się w miejscu publicznym, demonstrując swoje poglądy, więc trzeba było nie przychodzić do miejsca publicznego. Ja popieram w ten sposób, trzymając ten baner. Tak, i popieram politykę pana ministra Szyszkiego. Tak, ale proszę, proszę powiedzieć jedną pozytywną rzecz, którą to minister zrobił. Była cięta i że pan takie teksty czytał. Więc ja bym chciała, żeby mi pan podał, w którym. Bo Sokołowski utworzył lasy naturalne Puszczy Białowieskiej. I jeżeli mówimy o całej gospodarce puszczy, to ja skończę, a pan mnie przerywa, bo jesteśmy kulturalni ludźmi. Nie mamy dwóch godzin. Choćby dlatego, że jeżeli pan publicznie coś stwierdza, to trzeba brać odpowiedzialność za swoje słowa. Niech pan sobie przypomni, gdzie Sokołowski pisał te fakty, o których pan tu publicznie mówił, bo on nic takiego nie napisał. Dziękuję bardzo. I co pan jeszcze chce usłyszeć? No chciałbym od pana właśnie usłyszeć, co minister zrobił pozytywnego, że pan go popiera. No, jedną pozytywną rzecz. Bo ja same afery widzę i przekręty w działalności ministra środowiska. A proszę mi powiedzieć... Kim pan jest? Tak, mogę się przedstawić. Rafał Kosno, Federacja Zielonych z Białegostoku. A niech pan powie, jak jest finansowana pana organizacja i państwo protesty. Państwo po prostu zarabiają pieniądze na tym. Dlatego państwo popierają tą przestępczą działalność ministra Szyszki? To pan zarabia pieniądze. To pan tak myśli. No to państwo zarabiają. Zarabiamy pieniądze. Sprawozdania naszej organizacji są jawne. A państwo? Niech pan powie, w jakiej wysokości państwo dostają dotacje. Ludzie się zebrali. Nie, pan reprezentuje Stowarzyszenie Santa. Pan źle myśli. A nie kłóćmy się. Ja mam takie pytanie, bo mnie to bardzo interesuje. Właśnie, co państwa skłoniło do tego, żeby popierać ministra Szyszko? No o to samo próbowałem zapytać. Czy wy w ten sposób chronicie to dobro tymi harwesterami, tak wycinając te resztki tego, co zostało sprzed tych setek lat nawet i tych... To naprawdę uważacie, że to jest... Dokładnie tak, więc jestem ciekawy, dlaczego pan jest za tym, żeby ten obszar był skansenem, gdzie tylko się wycina i poluje, a nie zarabia na przykład na turystyce. Niech pan mi powie na przykład, bo ja od 20 lat domagam się, żeby uruchomić ponownie linię kolejową Hajnówka-Białowieża. Co minister Szyszko zrobił w tym temacie, będąc ministrem środowiska? Co rząd PiSu zrobił w tym temacie? Proszę mi powiedzieć. Kornika pozostawionego w środku puszczy. Drzewo, słucham? Proszę pana, puszcza ma mieć naturalne procesy. Właśnie o to chodzi, że te świerki... Proces naturalny? No właśnie zaczęliśmy o tym rozmawiać. Czy pan zna jakiś inny, bardziej naturalny las w Polsce niż Puszcza Białowieska? Czy w Europie? Stworzono mit puszczy naturalnej i lasu pierwotnego. Ja panu odpowiem teraz na pytanie, proszę pana, odnośnie właśnie. Właśnie nie rozumiem. Unia Europejska przekazała organizacjom zrzeszonym w tak zwanym Grand 10 dla 9 organizacji 68 milionów euro, proszę pana. Dla niektórych organizacji, takiego jak WWF, dochody wzrosły prawie 1000%. Nie można tutaj mówić o jakichkolwiek organizacjach pozarządowych, proszę pana. Ogląda pani może Unia Europejska na tego typu organizacje, jak tutaj właśnie są, zawsze może liczyć, ponieważ te organizacje otrzymały, proszę pana, 68 milionów euro w tych latach, o których ja mówiłem. Należy pani do jakiejś sekty może. Jeśli pan chce jeszcze wiedzieć na temat ruchów ekologicznych... Ale ja pytałem o dofinansowanie dla pana organizacji. Czy pana organizacje finansują tartaki na przykład i wycinka drzew? Nie jestem żadnych organizacji w tej chwili. Nie reprezentuje pan stowarzyszenia?
Stowarzyszenia Santa? Nie, proszę pana. Nie jest pan założycielem Stowarzyszenia Santa? Nie, proszę pana. Musi pan to doskonale wiedzieć, a jak nie, to niech pan to sprawdzi. Proszę pana, nie opowiada pan bajek. Wszyscy ludzie, którzy są tutaj, to przyszli spontanicznie. Dobrze, to tak jak wy, pytam państwa, dlaczego państwo nie chcecie zarabiać na turystyce, tylko chcecie, żeby Puszcza Białowieska była skansenem? Czy słyszał pan na przykład... Do zrujnowanego lasu żaden turysta panu nie przyjedzie. Czy zna pan historię Zakopanego? Przyjeżdżają ludzie tutaj, proszę pana, jeszcze, bo jeszcze cokolwiek stoi, ale za kilka lat, jeśli nie będzie czynnej ochrony Puszczy Białowieskiej, proszę pana, to nic nie będzie. Dlatego też popieramy, proszę pana, decyzję ministra Szyszko, naukowca, wybitnego naukowca, proszę pana, profesora leśnictwa, członka kilkunastu organizacji naukowych na całym świecie, proszę pana, naukowca, który w tym roku otrzymał nagrodę proszę pana, który otrzymał w tym roku angielską nagrodę, proszę pana, za ochronę przyrody i lasów, proszę pana. Niech pan bajek nie opowiada, proszę pana. Nie jest myśliwy. Niech pan nie przedstawia ministra Szyszka, wybitnego naukowca, profesora leśnictwa, jako chłopca w krótkich majtkach, proszę pana, bo pan się zachowuje nieprzyzwoicie. To znaczy, wie pan co, myślę, że to, co minister robi, jest nieprzyzwoite, łamiąc prawo. Ja pytam państwa, jaką państwo mają wizję rozwoju tego regionu. To jest najgorszy minister, proszę pana. Najgorszy minister w historii Polski. Specjalista, profesor nauk leśnych i niech pan nie opowiada bajek, proszę pana. No, jak się pan na tym nie zna, to niech pan nie zabiera głosu. My tutaj mówimy na temat, nie mówię na temat Pinczerka. Państwo są za uruchomieniem tej linii kolejowej, na przykład Hajnówka Białowieża, czy przeciwko? Proszę pana, kto tam będzie jeździł przede wszystkim? Co pan za bajki opowiada? Czyli państwo chcą, żeby Białowieża była skansenem, tak jak jest do tej pory, żeby tylko myśliwi i leśnicy mieli swój własny rezerwat przyrody i nie wpuszczali. Nie no, mieszkańcy nie mogą chodzić teraz do puszczy, lasy państwowe zakazały. Tutaj chodzi o to, żeby sprowokować kogoś, tylko skończymy, my musimy zamknąć zgromadzenie publiczne. No proszę zamknąć i rozchodzić. No niech ktoś powie, że zamknąć.